W dniu wczorajszym Sejm podjął uchwałę na ten ustawę w tym zakresie i ma to wrócić jeszcze do Senatu, następnie z powrotem jeszcze do Sejmu. Tak, zobaczymy, jaki będzie ostateczny kształt i wtedy również będą dostępne odpowiednie druki zgłoszenia zapotrzebowania na węgiel do gminy. Samorządy będą zbierały te zapotrzebowania i w zależności od skali, jaka będzie, to będziemy się tym tematem zajmować. Markowice są troszeczkę specyficzną gminą, ponieważ wiele kotłów, wiele instalacji zostało wymienionych w przeciągu tych ostatnich lat. Tutaj parę milionów wyłożyliśmy na wymiany. Na kotły piątej klasy mieliśmy taki specjalny program dzierżawczy, może nie praktykowany w innych gminach, ale u nas poświęciliśmy temu bardzo dużo uwagi i przez kilka lat kilkaset kotłów zostało wymienionych. Także tych pozaklasowych kotłów to my w Maklowicach mamy no sto kilkanaście czy sto kilkadziesiąt zaledwie. Czyli macie przede wszystkim zapotrzebowanie na ten ekogroszek. Czyli nas, krótko mówiąc, nie interesuje jakikolwiek węgiel, nas interesuje ekogroszek, który może być spalany kotłach piątej klasy i ekodesign. No właśnie, przychodzą mieszkańcy, którzy wydzierżawili od państwa te kotły i mówią, no chcieliśmy być ekologiczni, a teraz zostajemy po łapach, a właściwie po kieszeni, bo musimy ten ekogroszek, po pierwsze go nie ma, po drugie jeśli jest, to strasznie drogi. Z tym jest też troszeczkę inaczej niż w innych gminach, być może na terenie Polski dalej, nie na terenie Śląska, gdyż tutaj mieszkańcy zaopatrują się wielu mieszkańców posiada albo deputaty węglowe, albo coś takiego, także że oni się zaopatrują lub się już zaopatrzyli w punktach przykopalnianych. Także w tej chwili naprawdę jest trudno powiedzieć, jaka będzie skala tego problemu w naszej gminie. My musimy zebrać ankiety, przeliczyć to, wtedy złożymy zamówienie i zastanowimy się, czy pójdziemy na współpracę z jakąś inną gminą sąsiednią, czy z konkretnym punktem. My mamy taki niewielki punkt sprzedaży węgla w Markowicach, ale nie wiem, czy on będzie na tej liście certyfikowany, ponieważ tych punktów w całej Polsce certyfikowanych, tak zwanych, ma być około 50. Więc to też nie byłoby dobre rozwiązanie, gdyby mieszkańcy Markowic musieli jeździć kilkadziesiąt kilometrów. Ale tak się dzieje, panie wójcie. Wójt gminy, która leży na węglu, długoletni szef Stowarzyszenia Gmin Górniczych. Co pan czuje? Co pan, jak pan słyszy o tych historiach, które zgłaszają słuchacze Radia 90, że kupują 10 km od domu węgiel, a muszą 120 jechać, żeby go odebrać? No, muszę to się dzieje, to są fakty. Muszę powiedzieć, że pod gminą Martowice wydobywa się rocznie około 3,5 miliona ton. Nigdy nie wierzyłem w to, że dożyję takich czasów, że trzeba będzie, że gmina będzie musiała się tutaj zajmować takim zadaniem, jak dostała węgla do mieszkańców. No właśnie, bo wy się borykacie jeszcze z tym wszystkim, co jest wokół kopalni. To nie tylko, że oni wydobywają, ale u was są tąpnięcia, prawda? U was są osiadania terenów. Macie kopalnię w pełnym wymiarze, o tak powiem. To znaczy, to jest żywa kopalnia i wszystko, co się z tym wiąże i występuje u nas. I drgania, i osiadania, i szkody górnicze i tak dalej. Także no, z jednej strony kopalnie naprawiają to, co zostało zniszczone, niemniej jednak ten żywot jest w jakiś sposób uciążliwy. Ale w tej chwili odbiegamy od tematu. Powtarzam, my przeanalizujemy skalę tego zapotrzebowania, ponieważ jest tu jeszcze w myśl poprawki do tej ustawy jedno zastrzeżenie. Otóż o czym być może jeszcze nie wszyscy mieszkańcy wiedzą. Otóż ci mieszkańcy, którym udało się zakupić węgiel po tej cenie obniżonej, nie będą mogli składać wniosków o dostawę węgla po tej obniżonej cenie, bo ten węgiel też ma być dotowany. To znaczy samorząd może go kupować po cenie 1500 zł, to ma być górna cena w tych tak zwanych składach certyfikowanych węgla. Następnie samorząd może sobie doliczyć 500 zł, także on finalnie nie będzie droższy niż 2000 zł. Natomiast efektywnie ma dla mieszkańca kosztować po tych wszystkich dopłatach państwa nie drożej niż 1000 zł. Więc ci, którzy już skorzystali z różnej formy nabycia tego węgla po cenie obniżonej, nie będą mogli z tego skorzystać. I to będzie oświadczenie składającego wniosek pod odpowiedzialnością karną. I to też trzeba na to zwrócić uwagę, że to nie jest tak, jak że wszyscy, którzy teraz się dowiedzą, że można składać wniosek, tak, wszyscy będą mogli składać. To trzeba wyraźnie powiedzieć i o tym będą
również pouczać osoby, które się tym tematem zbierania wniosków będą w gminie zajmowały. Bo zapotrzebowanie na węgiel w jednostkach gminnych jest bardzo małe, prawda? Wy nie macie węglowych. U nas problem w ogóle. Gmina Martowice nie posiada żadnych obiektów, które są ogrzewane na węgiel. I to już jest od dobrych tam iluś lat, ponieważ no, w centrum gminy wykorzystaliśmy metan poprzez współpracę z kopalnią. I tam mamy ciepłociąg do 5 obiektów, do 6 w tej chwili obiektów użyteczności publicznej. W tym nie tylko są obiekty gminy, bo jest również dom nauczyciela, jest również przychodnia. I tutaj jest ten przedszkole, odrębny obiekt zupełnie, jest ogrzewany pompami ciepła. Ośrodek sportowy gazem, razem z solarami. Szkoła podstawowa dwójka ma ogrzewanie na gaz. Także praktycznie nowa remiza ma również ogrzewanie gazowe. Także praktycznie w naszych obiektach nie występuje problem dostawy węgla do naszych obiektów. Nowocześnie i oszczędnie, bo te oszczędności też teraz w samorządach mocno, nie tylko w samorządach, to znaczy, w domach. Przy tych cenach węgla to na pewno ogrzewanie gazem przy dobrej regulacji, przy dobrym ustawieniu parametrów, bo na ten temat również zajmowaliśmy się, była odrębna narada z kierownikami jednostek. Każdy na swoim terenie ma po prostu poczynić starania w zakresie, co można więcej zrobić, żeby oszczędzać energię. Czy wcześniej, czy później załączać, czy utrzymywać odpowiednią temperaturę, wyłączać światło. Jesteśmy dalece od wyłączania oświetlenia na ulicach, tym bardziej, że również tu Markowice mają się czym pochwalić, ponieważ już od chyba 8 lat mamy w 2/3 całe oświetlenie LED-owe wymienione, jeszcze jest 1/3 instalacji do wymienienia, także to są dosyć duże oszczędności w tej chwili, a ponadto w przyszłym roku planujemy w 5 głównych obiektach zamontowanie paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy prawie że 0,5 MW. To jest bardzo potężna moc. W tych 5 obiektach można powiedzieć bardzo energochłonnych, które w tej chwili w cudzysłowie żrą energię w bardzo dużym stopniu. Przedszkole ekologiczne, które jest na pompach ciepła, to też nie jest ciepło za darmo, bo żeby te pompy mogły pracować, trzeba dostarczyć energię w wysokości około 1/4 do 1/5 mniej więcej, czyli per saldo to i tak jest dosyć duże zapotrzebowanie na energię. Jeżeli to wymienimy, to możemy powiedzieć, że będziemy już dosyć bardzo oszczędni. W studiu Radia 90 wójt Markowic Tadeusz Chruszcz. To jeszcze na koniec zapytam o krawat Spady Kale. Spady Kale, no właśnie, dostałem go w prezencie od szefa Komitetu Olimpijskiego Bruno Pieskowiaka z Departamentu Spady Kale w trakcie ostatniej wizyty w gminie Barlę, gdzie było spotkanie Komitetu Partnerstwa Barlę Markowice właśnie tam w tej gminie Barlę. Dziękuję bardzo. Tadeusz Chruszcz, wójt Markowic, Radio 90, poranny gość Radio 90. Dziękuję bardzo.